Poziom bezpieczeństwa lekowego w Europie jest zdecydowanie za niski. Wiele lat temu Europa oddała produkcję przeważnie substancji czynnych i teraz pod kątem kosztów produkcji, pod kątem środowiskowym ta część została przekazana Chinom, Indiom i teraz jest dyskusja, żeby ten rynek odzyskać. Substancje czynne powinny być produkowane w Europie, ponieważ substancja czynna to jest ten cukier w cukrze. To jest to, z czego tworzy się lek. To jest to, co leczy. Dlatego to jest zasób strategiczny. Jak mówimy o bezpieczeństwie energetycznym, bezpieczeństwie militarnym, tak samo jeżeli mówimy o bezpieczeństwie lekowym, nie możemy mówić o produkcji leków bez substancji czynnych. Dlatego tak ważne jest, żeby substancje czynne były produkowane w Europie. Obecnie 80% substancji czynnych jest sprowadzane z Azji. Dlatego chcemy odbudować europejski przemysł farmaceutyczny w zakresie substancji czynnych, który kiedyś produkował 60-70%. Także mamy do czego wracać, a do tego jest potrzebne konkretne, dedykowane działania Komisji Europejskiej w zakresie stworzenia instrumentów legislacyjno-finansowych. Jest to koniecznie, ponieważ wytwarzanie substancji czynnych w Europie nigdy nie będzie tańsze niż w Azji. Dlatego takie wsparcie ze strony Komisji Europejskiej jako dedykowany fundusz, dedykowane środowisko prawne jest bardzo konieczne, żeby substancje czynne znowu wracały do Europy. Apelujemy o powstanie dokumentu strategicznego, który jasno określi cele państwa. Czy rzeczywiście chcemy patrzeć się na to, że jesteśmy w zasadzie dzisiaj uzależnieni od importu, czy też wspierać lokalną produkcję i rozwój na terenie kraju. Jeżeli będzie taka wola rządu, to za tym powinny pójść konkretne rozwiązania. Mówię tutaj o grantach, czyli dofinansowaniu zarówno na te projekty rozwojowe, czyli R&D, optymalnie również na grantach czy też pożyczkach częściowo bezzwrotnych na rozwój infrastruktury. Polpharma rozpoczęła w tej chwili cykl inwestycyjny, żeby zwiększyć nasze możliwości zarówno rozwojowe, jak i produkcyjne API. Zaczynamy od tego, że rozwijamy nasze laboratoria R&D, po to, żeby móc zarówno rozwijać nowe substancje dla nas, jak i oferować tego typu usługi na zewnątrz. Również skupiamy się na rozbudowie naszej infrastruktury produkcyjnej w zakresie wysokiej technologii. Mam tutaj na myśli o budowie obiektu, który skupia się na produkcji substancji wysokoaktywnych, czyli w skrócie takich substancji, których nawet najmniejsza ilość ma silne działanie terapeutyczne na pacjenta, co wymaga specjalnych warunków produkcyjnych. Następnie będziemy starać się uzupełnić nasze braki w całym takim systemie, gdzie od rozwoju laboratoryjnego gramów przechodzić będziemy na skalowanie tego na kilogramy, potem na dziesiątki kilogramów, aż wreszcie na tony. Całość tej inwestycji przewidujemy na okres 2-3 lat, koszt powyżej 150 milionów złotych.